niosą bezinteresowną pomoc i wychowują pokolenia w duchu patriotyzmu. Bardzo ważną częścią harcerstwa jest służba. To były cudowne lata, to były lata przygody z młodymi ludźmi. Trwa 33. zjazd chorągwi kujawsko-pomorskiej. W bydgoskiej Alei Autografów pojawiły się nowe nazwiska. Dziękuję kapitule, dziękuję Państwu za to, że czytaliście mnie, że czytacie. Tą tablicę dedykuję rodzinie, dedykujemy rodzinie, a nade wszystko naszym kochanym pracownikom. To forma uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla miasta. Na cmentarzu ewangelickim w Gogolinie miłośnicy historii odkryli zapomniane groby. Leżą tu Niemcy ewangelicy, ale i także Polacy. Ta historia tych naszych małych środowisk jest bardzo ważna. 18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zaczynamy sobotnie główne wydanie zbliżeń. A na początek tragiczne doniesienia z dróg regionu. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku, do którego doszło około godziny 5 rano na rynku w Gąsawie. Kierujący samochodem osobowym uderzył w słup. Według wstępnych ustaleń policji kierowca Peugeota nie dostosował prędkości do warunków na drodze i stracił panowanie nad kierownicą. Autem zamiast dopuszczalnych 5 podróżowało 6 pasażerów, 2 mężczyzn, 3 kobiety i 4-letnie dziecko. To obywatele Ukrainy. Jedna z kobiet zmarła na miejscu. 2 osoby zostały przetransportowane do szpitali w Bydgoszczy i Żninie. Dziecko nie odniosło obrażeń. Zmieniamy temat. Pomagają i służą innym, a także wychowują kolejne pokolenia w duchu patriotyzmu. W Bydgoszczy trwa 33. zjazd chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Z funkcją komendanta pożegnał się harcmistrz Jerzy Gębara. Delegaci wybierają nowe władze na kolejne 4 lata. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Byli podczas COVID-19, wspierają Ukrainę, pamiętają o lokalnej społeczności, porządkują groby bohaterów walk o wolność, sadzą lasy, a to tylko część z ich aktywności. Bardzo ważną częścią harcerstwa jest służba. Służba, za którą dzisiaj staramy się właśnie na zjeździe podziękować. Czyli to jest bezinteresowna pomoc, którą harcerzy niosą na różnych polach swojej działalności. Oprócz pomocy potrzebującym, ważną częścią ich pracy jest wychowywanie kolejnych pokoleń druhów w duchu pozytywnego patriotyzmu. Zatem podczas 33. zjazdu chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP w Bydgoszczy nie zabrakło odznaczeń i wyróżnień. Wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej czy nagrody marszałka województwa. Trzeba powiedzieć, że to były bardzo trudne lata. Pandemia, która cały czas jeszcze gdzieś tam się tli, no a potem wojna w Ukrainie. I w czasie tych dwóch wielkich prób harcerze kujawsko-pomorscy zdali egzamin i naprawdę pomagali ludziom. Nie zabrakło także podziękowań dla osób i instytucji, które od lat wspierają kujawsko-pomorską chorągiew. Wśród wyróżnionych TVP 3 Bydgoszcz, dyrektor Michał Rybicki oraz dziennikarka Monika Kamińska. Od lat na naszej antenie harcerze mają swoje stałe miejsce. My jesteśmy po prostu tam, gdzie dzieje się harcersko najwięcej z naszą kamerą. To są fantastyczne spotkania z naszymi, mogę chyba tak już dzisiaj śmiało powiedzieć, przyjaciółmi harcerzami. I muszę Państwu zdradzić, że tak naprawdę od harcerzy można się wiele nauczyć. Także to jest fantastyczna przygoda. Zjazd chorągwi jest okazją do podsumowań, podziękowań, ale także wyboru nowych władz. Swoją służbę zakończył komendant, harcmistrz Jerzy Gębara. Będę wspierał, będę patronował, będę pomagał. To były cudowne lata, to były lata przygody z młodymi ludźmi, lata, w których chorągiew kujawsko-pomorska się pięknie rozwijała, która przeszła przez najtrudniejsze zdarzenia ostatnich czasów. Władze kujawsko-pomorskiej chorągwi ZHP wybierane są na 4-letnią kadencję. Kolejne nazwiska w bydgoskiej Alei Autografów. Swoje podpisy odsłonili Hanna Sowińska, wieloletnia dziennikarka Ilustrowanego Kuriera Polskiego, a później Gazety Pomorskiej, popularyzatorka historii Bydgoszczy i bracia Abramczykowie, bydgoscy przedsiębiorcy od lat angażujący się w działalność społeczną i sportową. Dziennikarka, autorka wielu publikacji, w swojej karierze wielokrotnie nagradzana, między innymi za cykl poświęcony zbrodni dokonanej 19 maja 1941 roku przez Niemców na 30-osobowej grupie bydgoszczan. Hanna Sowińska tym razem odsłoniła swój własny autograf. Przez wiele lat to ja, ale także moi
wspaniali koledzy, wspaniałe koleżanki i koledzy z Gazety Pomorskiej proponowali do różnych plebiscytów bydgoszczan zasłużonych w różnych dziedzinach. Spośród wybranych przez kapitułę znaleźli się też bracia Abramczykowie, bydgoscy przedsiębiorcy zaangażowani w akcje charytatywne. Pomagali nie tylko mieszkańcom, ale i uchodźcom z pogrążonej wojną Ukrainy. Wspierają też bydgoski sport. Zmieniamy się, nasza piękna Bydgoszcz, kochamy tą Bydgoszcz. Bardzo dziękuję Państwu, a za wyróżnienie tą tablicę dedykuję rodzinie, dedykujemy rodzinie, a nade wszystko naszym kochanym pracownikom. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz miasta i Młodzieżowej Orkiestry Dentej, Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy czy żużlowcy z Abramczyk Polonia Bydgoszcz. W tym roku zgłoszono 80 kandydatów. Regulamin Alei Autografów zakłada, że uhonorowani mogą być tylko żyjący bydgoszczanie. Jednak Hanna Sowińska zaapelowała, aby zrobić wyjątek. Zróbmy ten wyłom, precedens i w grudniu na tej ulicy odsłońmy tablicę Mariana Rejewskiego. Jego autograf jest wielokrotnie był powielany, łącznie z książką. Pierwsze autografy na ulicy Długiej pojawiły się w 2007 roku. Spacerując możemy natknąć się na łącznie 53 podpisy, w tym Rafała Blechacza, Tomasza Goloba, Zbigniewa Bońka czy profesora Wojciecha Zegarskiego. Przywracają pamięć o dawnych mieszkańcach. Miłośnicy historii z Gogolina w gminie Koronowo odkryli i uporządkowali część dawnego cmentarza ewangelickiego. Spoczywają na nim zarówno Niemcy, jak i Polacy. Dzisiaj odsłonięto tablicę przybliżającą historię tego miejsca. To miejsce wciąż skrywa wiele tajemnic. Od połowy XVIII wieku w Gogolinie mieszkali głównie Niemcy. Polacy osiedlili się tu dopiero w XX wieku i do wybuchu II wojny światowej wszyscy po sąsiedzku żyli ze sobą w zgodzie. Po 1945 roku Niemcy opuścili wieś i wrócili na zachód. Pozostawili swoje domostwa, pozostawili swoje gospodarstwa. Pozostawili również i to miejsce. Czyli cmentarz ewangelicki, na którym przez lata chowali swoich zmarłych i który po wojnie niszczał i odchodził w niepamięć, aż do czasu, gdy ten teren postanowili uporządkować lokalni miłośnicy historii z Kazimierzem Woźniakiem na czele. Grobów obecnie nie mamy namierzone ile jest, ale za każdym sprzątaniem i wydobywaniem spod tego humusu, spod tych liści jest ich coraz więcej. Wydobywamy całe tablice. Leżą tu Niemcy, ewangelicy, ale i także Polacy, którzy nam się udało obalić stereotyp, że to jest niemiecki cmentarz. Nie, tu też są Polacy. Jest rodzina Trzebiatowskich. Cały ród ich tutaj leży. By upamiętnić zmarłych, na cmentarzu postawiono pamiątkową tablicę. Osadzono ją na schodku z ewangelickiego kościoła, który stał kilkaset metrów dalej. Decyzją komunistycznych władz obiekt został rozebrany w latach 60. W konstrukcji wykorzystano także płytki, będące częścią kościelnej posadzki. To taki kawałek naszej historii, troszkę może zapomnianej, troszkę może niechcianej. Fajnie, że jest ktoś, kto spróbował poszperać, poszukać, odnaleźć, przypomnieć trochę może tą historię ważną, bo ta historia tych naszych małych środowisk jest bardzo ważna. To nie koniec prac nad ocaleniem cmentarza od zapomnienia. Miejscowi miłośnicy historii przekonują, że przechadzając się między odkrytymi już grobami, stąpa się po tych jeszcze nieodnalezionych. Gogolin, Monika Komisarek. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, a co jeszcze przed nami? Premiera wyjątkowego spektaklu to projekt Toruńskiej Akademii Walki z Rakiem z przesłaniem. Dachowanie i pokaz ratownictwa strażacy z Solca Kujawskiego otworzyli swoje drzwi dla mieszkańców. 12 wyjątkowych kobiet połączyła scena i ważny przekaz, że w chorobie nowotworowej i po zakończeniu leczenia nikt nie powinien być sam. Teatr Onkoświat to projekt Toruńskiej Akademii Walki z Rakiem. W piątek odbyła się premiera wyjątkowego spektaklu To jest czas na nas. 776 tysięcy sekund. One dobrze wiedzą, jak czas szybko ucieka. W remisji doceniają każdy dzień. Każda z nas po prostu ten czas chce spędzić dla siebie też, robić to, co lubi i to, co chce. Teatr
teatr? Dokładnie tak. Poprzez sztukę wyrażają to, co w życiu codziennym często powstrzymywane jest przez zaciśnięte gardło. Trochę w formie zabawy przepracowujemy bardzo trudne problemy, które są związane z radzeniem sobie z chorobą onkologiczną. Przygotowany przez nie spektakl Z przymrużeniem oka opowiada o czasie. Sięgają po największych filozofów i matematyków, dzieląc ich dorobek przez własne doświadczenia. Tak jak swój czas musiały pomniejszyć o operację, podzielić przez pobyt w szpitalu i pomnożyć przez obawy o niewiadomą liczbę dni, które przed nimi. I tak jak każda z nich zaczyna od nowa, każda w swoim tempie. To właśnie przekazujemy, że każda z nas jakby ma inne podejście do tego czasu. Spektakl jest efektem warsztatów trwających kilka miesięcy. Teatr Akademii Walki z Rakiem Toruńskiej Fundacji Światło działa od 2014 roku. Akademia pomaga nie tylko toruniankom, ale kobietom z różnych stron Polski. Był moment, kiedy leżałyśmy w łóżkach, ale teraz jest właśnie czas na nas, na nasze życie, inne, nowe. I szczęśliwe. Toruń, Aleksandra Ciekot. Że czas jest bezcenny i wiąże się z przemijalnością. Dyskusje, debaty, wymiana doświadczeń. Blisko 1000 pań wzięło udział w zorganizowanym w Centrum Targowym Park w Toruniu Europejskim Kongresie Kobiet. Wśród zaproszonych gości znalazła się była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. Co jest naszym głównym celem? Pokazanie tutaj innym kobietom, że kobiety z środowiska wiejskiego też dużo potrafią, że nie jesteśmy tylko matkami, nie zajmujemy się tylko domem, ale również spełniamy się zawodowo, jesteśmy wykształcone, mamy dużo do powiedzenia i chcemy zarażać inne kobiety do aktywnej działalności. Takie spotkania pomagają nam właśnie dowartościować się, wspieramy się, rozmawiamy. Za to zaproszenie. Przez zamknięcie, które mieliśmy przez 2 lata, to co udało nam się zbudować, niestety zostało zatracone, bo znowu wróciłyśmy do tego, że stałyśmy się organizatorkami domów. Zapomniałyśmy o tym, co to znaczy rozwijać się, co to znaczy zawalczyć o siebie, co to znaczy być tam, gdzie chcemy być. No, jestem pełna nadziei, że będzie dużo lepiej, ale to od nas zależy, czy my zdecydujemy się na to, żeby wyjść, zrobić ten krok dla siebie. I kolejne informacje. Fundacja Anvil z Włocławka wspiera utalentowanych i zaangażowanych nastolatków. Roczne stypendia otrzymały osoby wyróżniające się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także mające na swoim koncie aktywności wolontariackie. Uważam, że były to dla mnie dość spore osiągnięcia. Był to potrójny finalista z konkursów przedmiotowych, między innymi z matematyki, geografii i języka polskiego. Panią Zuzannę! Według mnie jest ważne, ponieważ pomoże mi w dalszej edukacji i w zdobywaniu wiedzy. Na przykład będę mogła się zapisać na różne kursy, które pomogą mi też w zdobywaniu wiedzy o programowaniu. To jest 8. edycja naszego programu Premii Inter Pares. Przyznaliśmy już kilkaset stypendiów, nie tylko młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, ale również w naszym drugim programie stypendialnym Młodzi z Anvilem studentom szkół wyższych. Myślę, że jest to dla nich bardzo ważne, żeby rozwijać się, bo jest to kapitał, który daje im przepustkę do późniejszego, lepszego życia. Wykłady, pokazy, eksperymenty i spotkania z naukowcami. Młyny Rotera stały się dzisiaj centrum wydarzeń Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Przygotowane przez bydgoskie uczelnie atrakcje mają zachęcić najmłodszych i tych nieco starszych do odkrywania świata wiedzy. W Młynach Rotera prezentujemy wycinek tego, jak nauka potrafi zainspirować do odkrywania tego, co do tej pory było nieznane. Propagujemy nie tylko zdrowy styl życia, pokazujemy, jak nauka i technika towarzysząca nam w życiu codziennym pozwala na wykorzystywanie jej w sposób praktyczny, ale także ten, który jest potrzebny człowiekowi do tego, aby rozwijał się i aby mógł żyć i funkcjonować we współczesnym świecie tak, jak najlepiej jest to możliwe. Co roku staramy się być na jakichś wydarzeniach. Obejrzeliśmy rozwój bakterii, obejrzeliśmy
składy żywności z Wydziału Chemii, także tak, już parę miejsc odwiedziliśmy. Możemy zobaczyć stanowisko chemiczne, gdzie są prezentowane eksperymenty chemiczne, związane z chemią środowiska dokładniej. Mamy też bardzo ciekawą ekspozycję związaną z mikroorganizmami, bakteriami, grzybami, które mogą być zwalczane za pomocą antybiotyków, to wiemy doskonale, ale także różnych olejków eterycznych. Mamy wystawione słoiki z miodem, mamy wystawione też informacje dotyczące pasiek i życia pszczół. Dzieciaki mogą dowiedzieć się co nieco o tym ważnym i istotnym elemencie naszego życia. Pracownicy naszej sekcji zdrowotnej świadczą masaże, można sobie zrelaksować mając masaż dłoni. Chwileczkę odpocząć, a także spróbować swoich sił grając w gry. Koncerty, spotkania i mistrzowskie lekcje ze światowej klasy wirtuozami. Po raz 16 w Bydgoszczy i Ostromecku odbywają się europejskie spotkania artystyczne. Festiwal wielu sztuk potrwa do jutra. Paweł Librąd to finalista konkursu Młody Muzyk Roku. Podczas tegorocznych warsztatów klarnecista mógł szlifować swoje umiejętności pod okiem światowej sławy wirtuoza tego instrumentu, Filipa Kupia. Na pewno załapałem dużo wskazówek, ponieważ profesor Kupia podczas lekcji nie tylko skupia się na technicznych problemach warsztatowych, ale również porusza wątki historyczne, które są bardzo czasami wpływowe na sam utwór i pomagają lepiej go zrozumieć. Masterclass to wyjątkowa szansa dla młodych artystów na spotkanie z wybitnymi instrumentalistami i nauczycielami, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy z całego świata. Today in many countries we have many talent. Dzisiaj w wielu krajach mamy wiele talentów. Dzięki telewizji, radiu, płytom CD możemy podróżować bez wychodzenia z domu. Możemy poznać nowe style i nowe szkoły gry na instrumencie z całego świata. Więc naprawdę dostrzegamy teraz wiele osób, które grają bardzo dobrze z różnych zakątków. To 16. edycja europejskich spotkań artystycznych. Ich harmonogram wypełniony jest po brzegi. To nie tylko mistrzowskie lekcje i koncerty. Wczoraj mieliśmy inauguracyjny wieczór, na którym właściwie poświęcony w całkowicie pani Joannie Szczepkowskiej, wspaniałej artystce, aktorce, pisarce, malarce. W Festiwalu Wielu Sztuk weźmie udział niemal 40 młodych muzyków. Bydgoszcz, Dominika Sikorska. Pokazy sprzętu i działania strażacy ochotnicy z Solca Kujawskiego zaprosili mieszkańców do swojej remizy. To podziękowanie za głosy oddane w konkursie na najlepszą jednostkę OSP w kraju. Strażacy z Solca zajęli pierwsze miejsce. Strażaki są ekstra i mają najlepsze roboty. Mi się bardzo podoba. Wygraliśmy dzięki tak naprawdę naszym mieszkańcom 10 tysięcy złotych, które przeznaczyły na zakup umundurowania specjalnego. To jest zasługa naszych mieszkańców, którzy codziennie oddawali głosy na naszą jednostkę. Tak naprawdę nie tylko mieszkańców, ale też sympatyków naszej jednostki z całego kraju. Wystarczyło, że my codziennie przypominaliśmy naszym mieszkańcom i obserwującym naszą stronę, że jest to głosowanie, a całą robotę zrobili oni. To jest bardzo ważne, żeby wspierać takie jednostki ze względu na to, że wiemy doskonale, że cały czas ten sprzęt trzeba wymieniać, trzeba unowocześniać, trzeba dbać o to, żeby samochody były i one miały odpowiednie wyposażenie, żeby strażacy mieli odpowiednie ubiory, bo to gwarantuje ich bezpieczeństwo również, a tym samym bezpieczeństwo ludzi, których ratują. Warto pomagać ludziom, tak? Jest dużo strażaków w Solcu, bo jest nas ponad 50 iluś czynnych strażaków. W samej młodzieżowej drużynie pożarniczej jest 47, około 50 młodych czynnych, którzy przychodzą na te zbiórki, szkolą się. Wyjeżdżamy na te zbiórki, ćwiczymy wszystko, pierwszą pomoc, wszystkie ratownictwa techniczne, wodno-nurkowe. Mamy też takie swoje stanowiska, gdzie to ćwiczymy, sprzęt też mamy bardzo dobry. Teraz zmieniamy temat. Jest w kuchni stałym gościem, ale pomysłów na jego wykorzystanie jest mnóstwo. Konkurencje sportowe, zręcznościowe i plastyczne czekały na uczestników Dnia Ziemniaka, jaki odbył się w Bydgoszczy. Coroczny piknik przygotowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 4 w Starym Fordonie.
Jest ciekawy, ponieważ są różne dania z niego przygotowane. Chcielibyśmy, żeby dzieci nie siedziały przed telewizorami, przed komputerami, tylko razem się bawiły, chociażby tutaj na boisku szkolnym. Dzieci przygotowały pracę na konkurs. Przewodni jest ziemniak, oczywiście ze względu na święto ziemniaka. Gry, zabawy, nauczyciele przygotowali konkursy. Tutaj mają możliwość spędzania wspólnie czasu, bawienia się i zobaczenia, że można również w inny sposób spędzać czas i wykorzystywać różne takie podstawowe rzeczy, które mamy gdzieś tam na co dzień do zabawy. Spora ilość harcerzy również należy po prostu do szkoły, są uczniami tej szkoły, więc całkiem fajna akcja, więc myślę, że było warto. Tego typu imprezy służą integracji i dzieci, i mieszkańcom. Proces rewitalizacji starego fordonu cały czas trwa i cieszymy się, że coś się dzieje. Liczę, że będą następne imprezy, zapraszam. Wkrótce będą Jedno Miasto, Trzy Kultury. Będziemy obchodzili rocznicę wyzwolenia starego fordonu z 1920 roku. To też się wpisuje w te imprezy właśnie. Brawa. Kreatywni, wytrwali i specjalizujący się w tworzeniu murali. Do takich artystów jest skierowany konkurs przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu ogłasza konkurs z nagrodami pieniężnymi. Zapraszamy artystów do zaprojektowania murali na areszcie śledczym w bydgoskim Fordonie. Konkurs obejmuje 4 lokalizacje, 4 odrębne projekty. Zwycięzcy dodatkowo zobowiązani są do zrealizowania projektu w nadchodzącym 2023 roku. Projekt współfinansowany ze środków państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Edukacji Społeczna Odpowiedzialność. Patronatem konkursu jest minister Łukasz Schreiber. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie państwo na naszym Facebooku. A w studiu ze mną już Hubert Malinowski. Dzień dobry, czas na informacje sportowe. Na czym się dzisiaj skupiacie? W tej chwili mamy reporterów w kilku miejscach w naszym regionie, bo dzieje się sporo, ale wróciliśmy już z bardzo ciekawych zawodów szachowych dla najmłodszych. W szkole podstawowej w Łubiance zakończył się drugi turniej z cyklu ENA Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej, a smak rywalizacji i dobrej zabawy poczuło aż 120 młodych szachistów. Dla wielu z nich to możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Wczoraj byłem na mistrzostwach powiatu, przedwczoraj jeszcze trenowałem z 5 partii, we wtorek są codziennie treningi tutaj w szkole. No i tak to u mnie wygląda. Zająć chyba pierwsze miejsca, żeby nie być ostatni. O. No żeby poćwiczyć sobie, żeby na następny turniej się przygotować mocniej do grania. A więcej sportu oczywiście po wieczornych zbliżeniach. Sobota deszczowa, ale nawet ciepła jak na tę porę roku. A co przyniesie niedziela? O tym teraz Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Niestety dzisiejsza aura nas nie rozpieszcza. Wszystko ze sprawą frontu atmosferycznego, który przemieszcza się teraz nad Polską i to on przynosi nam niestety tą pochmurną i deszczową pogodę. Taka pochmurna i deszczowa będzie też ta nadchodząca noc z temperaturą około 10 stopni. Ale dobra wiadomość jest taka, że jutro powróci do nas słoneczna pogoda. Czeka nas przepiękny, ciepły dzień z temperaturą dochodzącą nawet do 17 stopni. Ale o szczegółach opowiem Państwu już za moment. Do zobaczenia. Warto posłuchać, to była Dagmara Moranowska. W głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.